Julka, teraz wróciłaś z Bangkoku, byłaś tam 12 dni, kręciłaś film o handlu dziećmi, Small World. Ja rozmawiałam z Patrykiem Wegą na premierze Kobiet Mafii 2 i tak mi cię wychwalił. Powiedział, że uwielbiam Julkę, będzie grała u mnie w filmach. Widziałam, to jest przemiłe. Ja ciebie też uwielbiam, Patryku. Jaka jest praca z Patrykiem, teraz już przy tym drugim projekcie? To była ciężka praca teraz w tym Bangkoku? Ciężka praca, bo po pierwsze w 35 stopniach w Bangkoku, a po drugie to była naprawdę wymagająca rola, chyba najtrudniejsza w moim życiu. Miałam sceny, które nie były proste do nagrania, ale podołałam. Patryk jest bardzo fajnym reżyserem, chyba tak naprawdę jednym z fajniejszych, których znam. I to nie jest złudzenie, tylko rzeczywiście bardzo lubię z nim pracować, bo on daje mi przestrzeń na rozbudowanie swojej roli, on bardzo dużo rad mi daje, on zawsze bardzo mi pomaga na planie, dużo mi daje rad, daje mi też ogromną przestrzeń w rozwijaniu swojej roli. Mieliśmy wcześniej bardzo dużo spotkań, prób czytanych, wymyślaliśmy tę postać i jak zagrać te najtrudniejsze sceny. Także naprawdę bardzo mu dziękuję, bo chyba to jest jedyny reżyser, przy którym tak bardzo się rozwijam aktorsko i który jako chyba jedyny w Polsce, albo jeden z nielicznych, daje aktorom możliwość wykazania się i daje im takie role, które mogą przełamać ich stereotyp. I tak też będzie chyba z tą rolą u mnie. Bo to jest temat bardzo ciężki. Czy powiedz mi, czy ta rola cię trochę obciążyła psychicznie może w tym czasie, kiedy byłaś w Bangkoku? Nie ukrywam, że tak. Że było parę takich dni, że bardzo osobiście brałam do siebie tę scenę i że to mnie naprawdę bolało, bo temat jest ciężki, w tym filmie nie ma miejsca na żarty. To też otwiera nową drogę zarówno mi, jak i Patrykowi Wedze, ponieważ on zazwyczaj robił kino akcji, gdzie są elementy jakieś śmieszne i dużo wulgaryzmów i tak dalej, komercyjne. A ten film jednak opowiada o bardzo ważnym temacie, który teraz na świecie jest bardzo aktualny, czyli właśnie handel dziećmi, pedofilia, prostytucja. Raczej mało kto się bierze za takie tematy, bo to są tematy tabu. To są tematy, które nie są łatwe do przyjęcia przez widza i w ogóle. Także mam nadzieję, że dobrze to wszystko wyjdzie. Trzymam za nas kciuki i trzymam za Patryka, bo to jeszcze nie jest koniec. Ja skończyłam swoje zdjęcia w Bangkoku, przede mną jeszcze parę scen w Polsce, ale Piotrek Adamczyk jeszcze kręci w Rosji, w Anglii, w Polsce, więc wszędzie, w wielu miejscach na świecie ten film się kręci. Czyli rozumiem, że wracałaś czasami do hotelu i byłaś taka skonsternowana, nie wiedziałaś coś zrobić, tak cię to przetworzyło. Były pewne takie dni, że wracałam do hotelu, po pierwsze padałam na twarz, bo tam wycieńczało nas też słońce i ta duchota tam. Ale właśnie emocjonalnie byłam naprawdę bardzo wypruta momentami, bo było parę takich scen, że po prostu musiałam dać z siebie o wiele więcej niż zwykle.